Halo, dzień dobry Państwu. Witam serdecznie na pokazie moich filmów, które podobno się nie zestarzały, ale tak mówią na mieście. Także po tym filmie będzie jakaś rozmowa, tak? Z panem. Ze mną, no, więc tutaj jestem do waszej dyspozycji. Jedyne, co mogę powiedzieć, to rewelacja. Ach, przesadzacie. Jesteśmy w Łodzi, w mieście, w którym pan spędził dzieciństwo, urodził się. Ja będę otwierał w międzyczasie. Dobra. I zadawał pytanie. Próbuję pana skłonić do takiego wyznania, które mogłoby być też inspiracją dla młodych fotografów albo ludzi, którzy by chcieli zrobić karierę jak Dziworski. Czyli budzimy się rano. I co później robimy, żeby odnieść taki sukces jak pan? No bierzemy aparat i 8 godzin fotografujemy. W domu? Gdziekolwiek. Talent to jest zorganizowana praca. Czyli po prostu trzeba dużo pracować i efekty same przychodzą później, po jakimś czasie. Skąd pan wziął tego bohatera i jaką on metamorfozę przeszedł do czasu, że aż trafił do więzienia? Słuchajcie, on najpierw miał wypadek, później skomplikowany miał, nie dało się odzyskać rąk, ale to, co mi mówił później, że dzięki temu, że nie ma rąk, stał się zupełnie innym człowiekiem. I te rysunki, które państwo widzieli na tym, one były tak perfekcyjnie technicznie robione, ponieważ ręka jako dźwignia stanowi dźwignię i przez to jest niedoskonała. On trzymając ołówek tutaj, prawda, panował i tak samo jak fotografia jest złożona z ziaren, za pomocą takich pyknięć, on idealnie mógł odwzorowywać rzeczywistość. I pokrótce powiem, że po tym filmie on najpierw był, prawda, chuliganem, szefem grupy przestępczej, nie mając rąk, kierował na przykład różnymi rodzajami, był szefem takiej grupy, więc tam włamania mieli jakieś, skomplikowane sprawy. Wcześniej jeszcze był przecież sportowcem, prawda? I brał udział w wielu paraolimpiadach. To później był, ale był hersztem, takiej grupy jak gdyby przestępczej. Siedział we Wronkach z wyrokiem. Co zrobił, to ja tak dokładnie go nie pytałem, bo nie wypadało, ale mi się wydaje, że wysłał na tamten świat człowieka, stanął w obronie kobiety, a ponieważ był idealnie wysportowany, odbijał się i nogami po prostu mógłby każdego po prostu zniwelować. I co? Dostał się do więzienia, był w więzieniu, zaczął tam w więzieniu rysować. Tam więźniowie porobili mu te. To jest w ogóle inna historia na inny film. No i w momencie, kiedy ja przystąpiłem do tego filmu, bo pokazano mi zdjęcie Tomek Sikora, taki wybitny fotografik, pokazał mi zdjęcie jego w powietrzu. Ja mówię, co to jest?
On mówi, słuchaj, ja zrobiłem zdjęcie takiemu facetowi, poszedłem do wytwórni filmów dokumentalnych, nikt się nie chciał zainteresować, poszedłem tutaj, nie ma zainteresowania, mówię, co się, pokaż mi to zdjęcie, pokazał mi serię zdjęć i pamiętam, że już tego samego dnia byłem w Sandomierzu, bo on mieszkał w Sandomierzu, już siedzieliśmy przy stoliczku i żeśmy nawiązali kontakt. Wiecie, te wszystkie historie, które są na początku, skok do wody z takiego na główkę, na 3 metry wody, to była susza wtedy. No to słuchaj, on, Jurek, jakbym wiedział, to bym nawet mu zabronił. Natomiast no, byłem już pod jakimś takim napływem, wrażeniem, że ja się na ten skok zgodziłem, bo to jest skok, który mógł go przenieść na tamtą barierę, na tamtą stronę. Tak samo jak miałem sytuację z Pawlusiakiem, mistrzem Polski w skokach, który zgodził się i skoczył mi z kamerą, która ważyła 25 kilo, bo to kamera 35 mm, 2 akumulatory, uprząż. I po prostu są tacy ludzie, którzy, i też miałem wyrzuty sumienia, mówię, no nie, słuchaj, faceta, no niższe, no ale on sam, góral, ja góral, więc dogadaliśmy się, wyraził, skoczył. No naprawdę, słuchajcie, miałem w życiu takie dwa przypadki, ty jeden z Jurkiem, drugi z nim i spotkałem takich fantastycznych ludzi, no i później się karta odwróciła, bo jak film obleciał świat, dostałem propozycję objazdu z tym filmem do Niemiec. No i tam Jurek właśnie już miał kolejną narzeczoną, ubraną w futro. Pojechaliśmy do Niemiec, tam od razu srebrne BMW, prawda? Od razu no, wyświetlanie filmów, sprzedaż z tych jego prac i tak dalej. Przez pewien czas stał się gwiazdą, tak. No i myślałem, że on poleci tym tropem, ale teraz właśnie się dowiedziałem, że on żyje w Sandomierzu, też jest szefem jakiś na bazarze, jakiś no, takich kolegów swoich. Także dziwna historia o dziwnym człowieku. Można było o nim długo opowiadać, bo to jest... To jest temat naprawdę na film, bo to jest to niemożliwością, żeby mieć taką siłę woli i tak to ciało wytrenować, że po prostu jemu te ręce już nie były potrzebne, bo on odrzucił protezy, miał mieć protezy, wyrzucił je i podszedł do tematu odpowiednio. Także no dzięki temu to ten film, gdyby obleciał ten świat. No. Miałem wiele takich spotkań za granicą i w Stanach i w tym i zawsze ten film był fantastycznie odbierany. Pomimo upływu czasu to mam jak gdyby do dziś, z czego się tylko należy cieszyć. Powiedział pan coś ciekawego, to znaczy, że wstępny projekt próbował pan złożyć wytwórni filmów dokumentalnych w Warszawie. Nie, to nie ja, tylko ten fotografik chciał namówić ludzi, żeby zrobili o tym. On zrobił mu zdjęcia po prostu i też był zafascynowany, jak ja. I on chodził z tym tematem po wytwórniach i mówił, słuchajcie, jest taka sytuacja, jest taki gość, no zróbmy film o nim. No i nie, no ale padło na mnie całe szczęście, że ja się tym tematem zająłem.
No i, padło na pana i padło też na wytwórnie filmów oświatowych, tak, których no, dzisiaj rocznicę obchodzimy. Chciałbym, żeby powiedział pan, co to za miejsce, czy ono miejsce no, ja cały czas film, funkcjonuje tak jak kiedyś. Masę filmów robiłem i chciałbym, żeby ono nadal istniało. Niestety sytuacja się zmieniła i paradoksalnie za komuny ja robiłem film za filmem, a teraz trzeba po prostu biegać za pieniędzmi. Ja tym się nie interesuję, to znaczy robię filmy, rzadko, teraz robię film Andy Warholu, no a czwarty rok też produkcja kuleje i no po prostu trudności są z realizacją tego. No dobrze, ale zanim przejdziemy do Warhola i jego jaja, to chciałbym jednak poprosić pana o wspomnienie o wytwórni. Dlaczego to było takie wspaniałe miejsce? No bo tam się spotykało wiele fantastycznych ludzi. Szajbusz Wiszniewski, Zbyszek Rybczyński, Jacek Bławut, Marek Koterski, no plejada genialnych jak gdyby reżyserów. No. Także to było miejsce, gdzie mieliśmy wolność w odróżnieniu od dokumentu, gdzie był nacisk na publicystykę. My tu mieliśmy nacisk na sztukę, znaczy na formę. I to jest to, że mieliśmy pełną swobodę. Ja na przykład z dnia na dzień mogłem robić każdy film, który sobie wymyśliłem. Było fantastycznie, nie ma takich warunków. I słuchajcie, ja z tymi filmami czasami jeździłem na zachodzie. Na zachodzie to byłem przyjmowany jak, no, filmy. Na zachodzie się wtedy robiło filmy najwyżej na 16, na 8 mm, na jakiś, no po prostu, bo nikt nie robił filmów dokumentalnych na 35 mm. I ja byłem przyjmowany, oczywiście nie miałem dolara w kieszeni, a byłem po prostu traktowany, no jak gdyby, no nie wiem, jakiś potentat wytwórniany, producencki. Ja nie miałem na piwo, prawda? No, taka była prawda, no. że te filmy, one obleciały świat, ale my jako twórcy nie mieliśmy za to ani grosza, znaczy takie właściwie bardzo małe umowy, natomiast mogliśmy robić, a teraz jest odwrotnie, że trzeba sobie kombinować te pieniądze. I teraz na przykład ja robiąc taki film, czy dwubój klasyczny, ja go robiłem 2 lata, a czas trwania filmu 10 minut. No. Słuchajcie, kto teraz sobie może pozwolić na takie rzeczy? Ja mogłem film zrobić, odłożyć, dokręcić, prawda, pomyśleć. I, no, to jest w ogóle niebywałe. To znaczy miałem siłę poprzez to, że się kolegowałem i z dyrektorem, i z jakimiś innymi ludźmi. Także oni mi umożliwiali, na przykład przychodzę do wytwórni, mam temat, napisz tam na pół strony, to napisałem, następnego dnia już ciężarówka załadowana sprzętem, jedziemy na zdjęcia. No. To takich rzeczy nie ma w tej chwili. Na przykład ten film Arena Życia. Dowiedziałem się, że ostatni dzień w cyrku jest taką zieloną nocą, jak gdyby każdy sobie robi psikusy. Jak się o tym dowiedziałem, od razu poszedłem, akurat był koniec sezonu, w ciągu jednego dnia załatwiono mi sprzęt i brałem swoją grupę operatorów, studentów tutaj ze szkoły. To jest tak, Witek Dąbal, świętej pamięci Piotrek Sobociński, Krzysiu Ptak, Rysiu Lęczewski. To była moja grupa, która nie opuszczała mnie przy tych filmach i słuchajcie, i tak się stało, że ci operatorzy, którzy pracowali ze mną, no stali się później gwiazdami kina europejskiego i światowego. Tak zwana stajnia Bodzia albo stajnia Dziworskiego, to się nazywa. No bo wszystko jest, to naprawdę przypadek, bo to trzeba było żyć w tym czasie, prawda, żeby mieć takich, oni się zgromadzili wokół mnie i ja już byłem spokojny, że po jednym filmie, następne filmy ja już nie ingerowałem, tylko rozpisywałem rolę. Tak, na ten obiektyw, na ten, prawda? Już ten materiał był scalony tak dobrze i wyglądał tak, jakby to był jeden operator. Czyli, no słuchajcie, to też szczęście trafić na takich ludzi. Robiłem filmy, jakie chciałem, o czym chciałem
i z ludźmi, z jakimi chciałem. Tak się właśnie robi filmy po światówce. No i tak to było. No. Tak to było w tych ciężkich czasach. Było cudownie. Było cudownie, ponieważ dyrektor Godlewski oraz inni decydenci dawali panu takie możliwości. Panu takie możliwości, ponieważ pan przywoził do wytwórni całe worki nagród. No a coś za coś, no jasne, że tak. No, na przykład kontakty teraz, ja sobie miałem robić film o tych, wyobraź sobie, że środek komunizmu, a ja robię film o liderze, o najpopularniejszym sportowcu świata. No to jest trochę pewnego rodzaju wydarzenie, bo miałem przez Zbyszka Rybczyńskiego kontakty i mieliśmy robić ten film o Klamerze, mieliśmy robić o Niki Laudzie film, już prawie było załatwione, o kanclerzu krajskim, trzy takie seria filmów o wybitnych postaciach, czyli kanclerz krajski, Niki Lauda wszyscy wiedzą i Franz Klamer. Zrobiłem Franza Klamera, później Zbyszek dostał Oscara i się wszystko po prostu po prostu musieliśmy zmienić tematy. Chciałbym jeszcze zapytać o dwa filmy z bardzo znanymi ludźmi, to znaczy co prawda nie był pan reżyserem, ale był pan szefem operatorów w filmie dokumentującym przyjazd Jana Pawła II do Polski. I no, można powiedzieć, że nie bezpośrednio pan nawiązał kontakt z papieżem, ale z czymś na pewno. No tak, ale to już wiesz, to tak, rzeczywiście w dwóch filmach Credo i Pielgrzym byłem szefem operatorów i ściągnąłem moich kolegów, dlatego też te filmy są tak dobre od strony formy, ponieważ w kamerach pracowali moi koledzy, którzy robili ze mną filmy, prawda? Czyli obsługiwałem Pielgrzyma i Credo z tymi ludźmi, no ale... Chodziło mi bardziej o... Co to był, precelek, ciasteczko? No nie, słuchaj, to już było, to było, minęło. No proszę to powiedzieć, Nie, słuchaj, innym razem powiem. Ale to jest ten moment. Nie. Innym razem, bo wiele przygód miałem, ale okej, okay, jak nie chce pan ruszać... Innym razem. Ciasteczka... Nie, to było resztki śniadania, no. No to już proszę dopowiedzieć resztę. No, proszę popatrzeć na tą publiczność, ona tego pragnie. Po prostu no, miałem kaprys i spełniłem. Po prostu miałem dobre układy u braci tych Paulinów, bardzo dobre, lubili mnie. Jak ja powiedziałem, żeby, bo mieszkałem dwa dni tam na Jasnej Górze. Jak miałem pomysł, żeby po prostu resztki ze śniadania papieża z kubkiem i z tym rogalikiem przynieśli mi, bardzo chętnie to zrobili, ja skonsumowałem, do dzisiaj się czuję dobrze. Stąd ta świetna kondycja na pewno. No, niewątpliwie. I druga postać, to znaczy planował pan zrobić film z Fellinim, o Fellinim. Tak, ale to też jest, to co w planach było, to było dawno temu, ale miałem taki pomysł i to właśnie z pomocą Marysi Kornatowskiej, świętej pamięci, która miała pilotować. No niestety to nie wyszło, ponieważ czasy tamte były takie, że ten temat był bardzo atrakcyjny i chciał go przechwycić inny reżyser. I mnie odsunięto i nic z tego nie było, bo tamten reżyser nie miał takiego pomysłu, jak ja miałem. I w sumie nie doszło do tej realizacji. Z czego żałuję, ponieważ Fellini to jest mój ulubiony reżyser i uważam, że no, to jest w ogóle w czołówce moich faworytów. Często w wywiadach pan wspominał o słynnej scenie z jajem Faberge i Warholem. I tutaj też pan wspominał o tym filmie, że trwa realizacja 4 lata. Jaki jest stan tej produkcji? Słuchajcie, jakie pomysły, bo Andy Warhol właśnie taki, który jest takim lekko spokrewnionym, ja tak powiem, poprzez enklawę,
z którym jestem lekko, że tak powiem, i on powiedział tak, pochodzę znikąd. No to jak znikąd, no to ja wymyśliłem, że pochodzi z jajka Faberge, z jajka się rodzi i taką scenę mam, że jest w cerkwi prawosławnej, prawda, przebija skorupkę i wyskakuje, nawiasem mówiąc. No, no i dalej rozpoczyna się różnego rodzaju przejścia, wariactwa i tak dalej. Marilyn Monroe, Elvis Presley, no różnego rodzaju, no i muzykę, który John Cole, czyli z Velvetu Underground właśnie, prawdopodobnie, bo się już wstępnie zgodził, jak to zrobię, to będę miał jedynego żyjącego, tak powiem, z Velvetu, który ten zespół wpłynął na Rolling Stonesów, no, duży wpływ wywarł w świecie tego Lou Reed, notabene, którego Zbyszek Rybczyński robił teledysk, o nim mam nagrania, które robił obok tego teledysku, które czekam na te nagrania ze Stanów, z Warholem i z jego całą grupą fabryki, no i tak dalej, ale no, czekam na decyzje te finansowe, ponieważ film trochę przerósł kosztorys i no, to była taka sytuacja, że trzeba jeszcze trochę czasu i pieniędzy, żeby to skończyć. Ale tak jak pan mówi w filmie, pyknie pan to, tak? No tak. Ja jestem już przygotowany na pyknięcie kolejne. Super. Organizatorzy dają mi nieme znaki, że powoli musimy kończyć. Preaparat jest taką rzeczą no, istotną. Mi obstawiłem lajkrę. Do dzisiaj prawda tak się złożyło, że po moich wystawach teraz lajka się mną zaopiekowała i gdyby promuje moją książkę, promuje moje zdjęcia. Także obstawiłem właściwy aparat. Znaczy na początku to była lustrzanka, później przeszedłem na lajkę. No i wtedy w tych czasach, kiedy ja fotografowałem, to rzeczywiście posiadanie aparatu lajka to było coś, to była rzadkość. No ja poprzez to, że uwielbiam zdjęcie Cartier-Bresson, z którym korespondowałem, chciałem robić takie zdjęcie jak on, więc on robił na lajce, to ja mówię, no tak, to trzeba lajkę mieć, żeby dojść do takiego poziomu. No i co powiem, na koniec właśnie zostałem jak gdyby takim człowiekiem lajki, czyli wszystko się ładnie ułożyło, bo taki zatoczyłem taki ładny krąg i zakończyło się to, no lepiej się nie mogło zakończyć, prawda? No. Okej, okay, no w takim razie dziękujemy bardzo. Proszę o brawa. Bardzo dziękuję za przybycie.